Witam w Zagrajmy Dalej w Skyrim. I zanim zaczniemy robić zadanie główne, bo w tym filmie już je zaczniemy, powiem jeszcze parę słów, zrobię takie małe podsumowanie. Pograłem znowu trochę poza filmem, dobiłem do poziomu 50, co odblokowało mi tutaj osiągnięcie mistrz. Ale to mniejsza z tym. W umiejętnościach zaklinanie. Gdzie to ono jest? Tutaj. Jest na poziomie najwyższym już, setnym. I co za tym idzie, mogę teraz nie tylko zaklinać przedmioty lepiej, ale także nakładać dwa czary jednocześnie na przedmioty. I porobiłem sobie takie przedmioty. Proszę spojrzeć. Strój. Wszystkie przedmioty, które zaczarowałem, nadałem im nowe nazwy i wszystkie nazwy zaczynają się od litery Z, żeby było łatwo je namierzyć. Przede wszystkim Z-buty. Oczywiście, po kolei. Ataki bronią jednoręczną zadają 45% obrażeń więcej i zwiększa odporność na ogień o 52%. Dałbym sobie tutaj efekt wyciszenia, ale niestety nie znałem takiego efektu. I powiem tak. To można zrobić tak, żeby tutaj było jeszcze więcej tego. Ale żeby to zrobić, to już trzeba lekko eksploatować. Tam to się wiąże z podbijaniem alchemii, podbijaniem później zaklinania przedmiotów, zakładaniem różnych przedmiotów, tworzeniem przedmiotów, które służą do tworzenia innych przedmiotów, które służą do tworzenia też mikstur. I później się robią takie mikstury po prostu, które podbijają coś o, na przykład o dużo więcej niż normalnie jest to możliwe. Tak? Znaczy jest to możliwe w grze normalnie oczywiście, tylko po prostu jest to takie wykorzystywanie mechanizmu gry, żeby stworzyć sobie z postaci człowieka boga, tak to nazwę. I dobra, mamy takie przedmioty. Z-buty, Z-grzejnik, jest to amulet, który chroni przed mrozem i przed magią. Z-mitenki, rękawiczki, które znowu zwiększają obrażenia i łuków i broni jednoręcznych. Okradarka, która ulepsza, sprawia, że kradzież kieszonkowa oraz otwieranie zamków są łatwiejsze. Pancerz dedryczny, jak widać, pozbyłem się tej ebonowej kolczugi. Zwiększa zdolność ciężki pancerz i zwiększa kondycję. Niestety nie znałem lepszych efektów dla tego pancerza, dlatego właśnie takie nałożyłem. Łamacz czarów, no to wiem co to jest. Amulet regeneracji, to sobie założymy, zwiększa kondycję generalnie. Augmentacja czarownika, tak. Wszczep nanotechnologiczne, nieważne. Jak widać przyspiesza, tutaj dodaje many generalnie i przyspiesza regenerację. Ja to go używałem po to, żeby uczyć mojego bohatera zdolności magicznych. Azbest. Zwiększa odporność na ogień i na porażenie. Dlaczego azbest? Dlaczego? Dlatego, że w 13 posterunku Czarek powiedział kiedyś, że czapki policjantów się nie palą, ponieważ są zrobione z azbestu. Tak, bo chciał tam coś tam podpalić zapalniczką, chyba coś takiego. Nieważne zresztą. Grzejnik to już mieliśmy. Jedyny pierścień, to też sobie założymy zaraz. A takie broń jednoręczną zadają 43% obrażeń więcej i zwiększa zdolność ciężki pancerz o 26 punktów. Co powoduje, że nasz miecz staje się już w tym momencie prawie dwukrotnie silniejszy. Nawet nie wiem, czy nie mocniej. Zaraz. Buty, pierścień, no, 120% silniejszy. Mamy tą oddycharkę, którą mieliśmy już od dawna, czyli oddychanie pod wodą, no i okradarkę, prawda? Postanowiłem też nie nakładać żadnego zaklęcia na broń, ponieważ dzięki temu mogę używać tego krzyku, który przyspiesza mnie, machanie nią. I ona już jest tak wystarczająco mocna, patrzcie na to, 204 obrażenia. Pancerz też dodaje 200. Mógłbym jeszcze zrobić, żeby to więcej dodawało, ale wtedy musiałbym tutaj wrzucać w zbroję. Zaraz, gdzie to jest? O, tutaj. W te punkty umiejętności. I niestety to tylko działa, jeżeli mamy pełny zestaw na sobie założony, czyli włącznie z hełmem. A jak już mówiłem wielokrotnie, moja postać hełmów nosić nie będzie. Karzio! Teraz ty. Twe plecy. Patrz na to. Wezmę na siebie część twojego ciężaru. Po pierwsze, to jest straszny debil. Dałem mu jedną dedryczną maczugę i dwa dedryczne miecze. I on wszystko zgubił. Po prostu nie wiem, jak to się stało. Tarcza jest gramorą została, a miecze zgubił. Teraz kurde się posługuje zwykłym ebonowym. Jeszcze patrzcie, on ma tutaj jeden legendarny i jeden zwykły. I bierze ten zwykły, co za kretyn. Dobra. Te strzały trzeba zabrać po prostu niepotrzebnemu. I jeżeli chodzi o strój, jego rodzinny księżycowy amulet, którego znaleźliśmy dla niego, żeby w ogóle można było go przyłączyć do drużyny, też go ulepszyłem. Tak samo zbroja, tak samo buty,
Tak samo rękawice, tak samo hełm. Nie, hełmu nie ulepszyłem akurat, bo nie znałem żadnych ciekawych efektów i tak by nic nie dało. No i dałem mu jeszcze takie pierścień, podobnie do tego, co ja mam. Prowadź. Dobra. Jeszcze jedna rzecz. Jak widzicie, zgubiłem niestety towarzysza jednego, czyli tego... tą członkinię Mrocznego Bractwa. Niestety okazało się, że ja mogłem ją przyjąć do drużyny, dlatego że wkradł się jakiś błąd w grę. Później robiłem zadania dla towarzyszy, tam można wylecieć Farkasa i Wilkasa z Wilkołactwa. Ja to zrobiłem. Wtedy wszyscy towarzysze opuszczają, przyłączają się do nas Farkas albo Wilkas, nie? Pojedynczo, bo to się robi dla każdego osobno to zadanie. I wtedy na po prostu oni się odłączyli i się okazało, że już mogę tylko jednego przyjąć. No to wziąłem Karżę. Dobra, dotarliśmy tutaj. Jest ta kobieta, z którą mieliśmy się spotkać, tak? Członkini Ostrzy. Jeżeli ktoś mnie jeszcze pamięta, co się dzieje? Czekaj, coś jest nie tak. Nie, nie chcesz tam iść. Smok atakuje! Nic nowego. Gdzie ten smok? Przeleciał nad miastem i wylądował na starym smoczym kurhanie pogrzebowym. Nie wiem, co tam robi, ale nie mam zamiaru czekać, żeby się przekonać. Tu uciekaj. Brawo, pośpiesz się. Może już jest za późno. Biegniemy. Ty masz taką głupią zbroję, a ja mam tedryczny pancerz, widzisz? I ciekawe, ile tutaj na mnie czekałeś. 100 dni? O, przeleciało. Patrzcie, jest tam smok. Macha skrzydłami. Biegnijmy czym prędzej. Kopalnia. Chodź na oczy Lorkana. Spójrz na tego wielkiego skurczybyka. Nie wychylaj się. Zobaczmy, co zrobi. No, zobaczmy. Zobaczmy, jaki skrypt mu napisali twórcy gry. Tak w ogóle to trochę za cicho mam tą grę, moment. Dobra. Ktoś i tak mnie widzi. Co tu się dzieje? Co to za słup? Energetyczny słup. Rozwinie się to jakoś, czy co? Spokojnie. Czekamy i obserwujemy. Jest gorzej niż... Kości wyszły z ziemi. Tak? Tak. Haj. Nawet nie znasz naszego języka, prawda? Wykazujesz się jednak arogancją, przyjmując imię dobrów. Zaloknir, Gridar, Jor. Uważaj! On chyba do nas przemówił i teraz mamy walkę z tym, co został przed chwilą wskrzeszony, tak? To ten Alduin wskrzesza te smoki. A ciekawe, kto wskrzeszł Alduina. Może się dowiemy. Kurde, trzeba założyć w tym momencie azbest. Nazywam się Salpokrwie. Moja kolej. Może byś wylądował, tak? Bardzo by to docenił. Niepotrzebnie zmarnowałem. A, zaraz giniesz, bo jesteś taki słaby, że ja pierdzielę. O, wykańczenie jest. Świetnie. Prawie jak w Wiedźminie. Ale go pociąłem. Udało ci się. Oh, really? Coś się dzieje. Na bogów. Lepiej uciekaj. Zaraz wybuchnie pożar w lesie, ognisko, upieczone kiełbaski, albo ziemniaki. Pojęto. Ja
prawda, czyż nie? Naprawdę jesteś smoczym dziecięciem. Niesamowite! I co? Winna ci jestem parę wyjaśnień, nieprawdaż? No. Wal śmiało. Pytaj o co chcesz. Dlatego nie będę ukrywać. Dlatego jestem jeszcze słuchaczem Mrocznego Bractwa i heroldem towarzyszy, no ale o tym nie musisz wiedzieć. Aha, i jeszcze spowodowałem, że te twoje kochane cesarstwo zostało wygnane ze Skyrim. Co wiesz o powrocie smoków? Nic. Widok tego wielkiego czarnego smoka zaskoczył mnie tak samo jak ciebie. Oh, really? Kim jesteś i czego ode mnie chcesz? Jestem jedną z ostatnich członkiń Ostrzy. Bardzo dawno temu Ostrza były zabójcami smoków. Służyliśmy smoczemu dziecięciu, najwspanialszemu spośród nas. Cesarzowi. Przez ostatnie 200 lat, od czasu ostatniego cesarza smoczego dziecięcia, Ostrza poszukują dla siebie celu. Teraz, gdy smoki powracają, nasz cel znów jest jasny. Musimy je powstrzymać. Ostrza, kim oni są? No właśnie. Dziś już nikt nie pamięta o naszym istnieniu. Byliśmy kiedyś znani w całym Tamriel jako obrońcy cesarskiej dynastii Septimów. Ale czasy te dawno minęły. Przez ostatnie 200 lat poszukiwaliśmy kolejnego smoczego dziecięcia, które moglibyśmy chronić i służyć mu radą, tak jak przysięgliśmy. Lecz nigdy nie udało nam się żadnego znaleźć. Aż do teraz. Ten smok, który uciekł, pojawił się już wcześniej? Naprawdę? Gdzie? Aha, to było stanie twierdzące. To ten, który zaatakował Helgen, gdy Ulfric uciekł cesarskim. Ciekawe. Ten sam smok? A niech to, poruszamy się po omacku. Musimy odkryć, kto za tym wszystkim stoi. Po 130 filmach w końcu spotykałem tego smoka z powrotem. Nie pamiętam, kiedy ostatnio poruszaliśmy wątek główny, ale było to dawno temu. Jaki jest nasz następny ruch? W pierwszej kolejności musimy się dowiedzieć, kto odpowiada za powrót smoków. Naszym najlepszym tropem jest Talmor. Nawet jeśli nie jest w to zamieszany, dzięki niemu dowiemy się, kto pociąga za sznurki. Jesteś tego pewna? Dobra, przypomnij mi, kim są Talmorczycy? Frakcja rządząca Aldmerskim Dominium. Ta sama, która 30 lat temu, w czasie Wielkiej Wojny, niemal doprowadziła do zniszczenia cesarstwa. Gestapo. Nie ma większego wroga ludzkości w Tamriel. Cesarstwo z trudem przetrwało ostatnią wojnę. Talmor nie ma zamiaru przegrać kolejnej. Dlaczego uważasz, że... To nic pewnego, na razie. Ale przeczucie mówi mi, że nie może to być nikt inny. Cesarstwo pojmało Ulfrica. Wojna w zasadzie miała się ku końcowi i nagle zaatakowały smoki. Ulfric uciekł, a wojna rozgorzała na nowo. A teraz smoki atakują wszystko, co popadnie. Skyrim słabnie, cesarstwo również. No tak. Komu jeszcze poza Talmorem jest to na rękę? Może jeszcze tego nie wiemy po prostu. Dlaczego Talmorczycy cię ścigają? Przed Wielką Wojną Ostrza poparły cesarstwo przeciwko Talmorowi. Dziwne. Nasz wielki mistrz widział w nim największe zagrożenie dla Tamriel. Wtedy było to prawdą. Może wciąż nią jest. Więc walczyliśmy z nimi potajemnie, w całym Tamriel. Wydawało nam się, że jesteśmy dla nich aż nadto godnym przeciwnikiem. Myliliśmy się. Musimy dowiedzieć się, co Talmor mówi o smokach. Gdyby udało nam się dostać do ambasady Talmoru, to centrum ich działań w Skyrim. Problem w tym, że to miejsce strzeżone jest lepiej niż sakiewka skąpca. Mogłabym nauczyć się od nich kilku rzeczy na temat paranoi. Więc jak się tam dostaniemy? Jeszcze nie wiem. Mam kilka pomysłów, ale potrzebuję trochę czasu, żeby wszystko sobie poukładać. Spotkajmy się w Rzecznej Puszczy. Jeśli nie wrócę, zanim tam dotrzesz, poczekaj na mnie. Nie powinno to potrwać zbyt długo. Miej oko na niebo. Będzie tylko gorzej. Dobra, coś tu jeszcze jest? Poza tym, że z tego krateru smok wyszedł? Nie widzę zbytnio nic. Nawet z żadnego pudła nie ma. Dobra, spotka się z Delfin. Czyli to jest to, co będziemy robić w następnym filmie.